Jakub Maciejewski, Telewizja w Polsce.pl, program Mam do Was pytanie, panowie. Panami są Jacek Karnowski, Marek Pyza. Witam Was bardzo serdecznie. Porozmawiamy sobie o tym, co jest taką sensacją i faktycznie skupia uwagę wielu takich amatorskich też obserwatorów polityki, ale może uda nam się spojrzeć na to trochę szerzej i głębiej. Słuchajcie, sobowtóry Władimira Putina i co się z Putinem dzieje naprawdę. Tak, właśnie. Ja nie mam takich muzykaliów na strunach głosowych, ale powiem, że teraz pretekstem do tych rozważań była rzekoma, oficjalnie tak zapowiedziano, wizyta prezydenta Federacji Rosyjskiej Władimira Putina na okupowanych terytoriach Ukrainy, w Mariupolu, doszczętnie zniszczonym, zrujnowanym. Słusznie zresztą marszałek Sejmu Gosiewska zrobiła wystawę, gdzie porównywano Warszawę po powstaniu z Mariupolem po bitwie z Rosjanami. I oto tam rzekomo Rosjanie mieli zbudować nowoczesne, przyjazne osiedla i Putin rzekomo miał to zwizytować, co wyglądało mniej więcej tak. А вы здесь живете или? Да, живем. Нравится? Нравится? Очень, очень. Это маленький кусочек рая сейчас у нас здесь. Это маленький кусочек рая. Будем расширять. Можете пройти посмотреть, если желание. Да. Комнату. Мы даже не верили, что мы в этом году. Этих людей, кто же там пришли. Panowie, pytając w skrócie, Putin wyjeżdża z Moskwy i jedzie tysiące kilometrów dalej na okupowane terytoria, by zobaczyć mały kawałeczek kraju. Czemu się śmiejecie, nie wierzycie? Aż chciałoby się tam zamieszkać. No to pięknie. Rozbudujemy to, powiedział zbrodniarz. No nie, no to jakaś... Ale pojechał tam, to waszym zdaniem Mariupol, to waszym zdaniem Putin w ogóle, no to są takie spekulacje internautów. Jak wy to tak przeczuwacie, znawcy polityki? Marek nie. Ani Mariupol, ani Putin. No, przypomnijmy sobie te wszystkie zdjęcia z ostatniego roku Putina, jak on się z kimś spotykał nawet w Moskwie, w swoim pałacu, sadzał gdzieś na drugim końcu stołu, że lornetką musiał na niego patrzeć, żeby dostrzec z kim rozmawia, tak się bał. Facet, który w Moskwie nie wsiadłby za kierownicę samochodu i sam go nie poprowadził, jakiegoś zwykłego samochodu nieopancerzonego, a co dopiero w Mariupolu, te zdjęcia, które przed momentem widzieliśmy. No, wyobrażacie sobie Putina za kierownicą w Mariupolu? To jest jakiś absurd, no aberracja kompletna. Nie wiem, dla jakich idiotów był to stworzony film. Rozumiem, dla 140 milionów idiotów. Że w Rosji takich idiotów mogą być dziesiątki milionów, lekko licząc, no ale nikt rozsądny tego nie weźmie na poważnie. Czy ten człowiek, mi się wydaje, rzeczywiście, o tutaj bardzo dobrze widać, zobaczcie, no to jest jednak inna postać niż... Inny Putin? Inny Putin, tak. Znaczy, na moje oko to jest sobowtór. Na moje oko, zobacz, on ma takie też tutaj dołki i ten podbródek jest wyraźnie inny. No to musieliby ocenić specjaliści i zachodnie służby już chyba kilkakrotnie informowały o sobowtórach. To mi się wydaje być w oczywisty sposób sobowtór, więc to może być w Mariupolu w tym faktycznie sensie. Media zachodnie są teraz zapełnione porównaniami. Zwraca się uwagę i na podbródek z jednej strony i na małżowinę uszną, no bo podbródek możemy jakoś się tam postarać, że będzie inaczej wyglądał, ale uszy są niezmienne i w tych analizach zachodnich medioznawców wygląda to tak. Prawda? Tu akurat na podbródek zwrócili uwagę. W Mariupolu inny Putin, w Sewastopolu inny Putin, w Moskwie inny Putin, ale uszy podobne. Natomiast faktycznie jest oficjalne też stanowisko, na przykład Kryło Budanow, szef tajnych służb Ukrainy, wprost mówił, że on potrafi rozpoznać trzech sobowtórów Władimira Putina. Zakłada, że jest ich jeszcze więcej, ale powiedział to oficjalnie w wywiadzie. Путінознавцем я не є. Я бачу чітко, коли, ну, скажімо так, зовсім, там для мене є точно три двійники, яких от я особисто бачу одразу. Скільки їх насправді, треба просто підняти інформацію. Mamy więc sobowtórów. Czy to jest dla bezpieczeństwa, czy to jest dla wygody, czy to jest rosyjska obsesja, czy to jest typowa, waszym zdaniem, taka dyktatorski trik, skuteczny, właściwy i te despoci tak robią, to normalne? No, zależy jacy despoci, no to pasuje do Rosji na pewno. Znaczy to jest bardzo, bardzo takie... rosyjskie, oparte na tym, na tej ich cywilizacji kłamstwa, kulturze kłamstwa, takie właśnie bardzo świadome wprowadzanie elementów, które czynią wszystko niepewnym, dwuznacznym, możliwym do interpretacji, postinterpretacji, reinterpretacji. To jest, ułatwia to różnego rodzaju gry, zabawy z gośćmi, z publicznością, z opinią publiczną. Po prostu Rosja jest diabelstwem, z którym bardzo trudno walczyć. No mówiliśmy poprzednio, prawda, o tym nabieraniu się. Teraz słyszymy, że przecież Scholz rozmawia z Putinem, no jakby nadal rozmawia z Putinem, czyli jeżeli ktoś nie rozumie, że to jest zło niemalże absolutne, no to bardzo trudno jest mu się oprzeć. I to są elementy, które pomagają Rosjanom rozgrywać świat. I tenże Scholz mówi, że Putin jest uprzejmą osobą podczas tych rozmów. Ciekawe, z którym Putinem rozmawia Olaf Scholz, tak swoją drogą. Czy przez telefon to zawsze łączy się sam Władimir Władimirowicz, czy może też ma jakiegoś sobowtóra, który podobnie brzmi? To oczywiście didaskalia. Na pewno ma sobowtórów swoich, na pewno czerpie z dobrych, dyktatorskich, zbrodniczych wzorców, takich jak chociażby Saddam Hussein. Nie jest żadną tajemnicą, że dyktator Iraku też miał swoich sobowtórów i tutaj grały. Czy to nie jest taka czysto rosyjska specyfika, tylko pewien rodzaj autorytaryzmu, totalitaryzmu sprawia, że sobie dla wygody, dla bezpieczeństwa ten dyktator przygotowuje sobowtórów, tak? Oczywiście, że tak. No, historia zna takie przypadki. To nie jest wymysł radziecki ani rosyjski. Putin go stosuje, tylko tak jak też wiele osób zwraca uwagę. Cały czas patrzę na te zdjęcia i się zastanawiam, który jest który, bo to rzeczywiście na każdym filmie on troszeczkę inaczej wygląda. Ale tylko dopowiem, że sobowtórów jest wielu, ale gdy kończy życie ten oryginał, to kończą też życie sobowtóry. Budanow mówił o 3 na pewno. Sprawdzono zresztą, że niektóre z tych sobowtórów musiały przejść też operację plastyczną. Dostało się pieniądze po to, by pewne podnieść policzki, prawda? Kamerzysta wie, z jakiej strony może, nie może. Znaczy, to są profesjonaliści, oni też wiedzą, jak upodabniać. Gdybyśmy posadzili tych Putinów u nas w studio, to pewnie łatwiej by było ich odróżnić, niż gdy to robią jednak koncesjonowani operatorzy. Tutaj przypomina się scena z filmu 3 lata z 1000, Prymas 3 lata z 1000, prawda? Kiedy Azbecja szykuje sobowtóra Prymasa Wyszyńskiego. On studiuje gesty, sposób mówienia. No i w momencie, kiedy Prymas wychodzi, czy wiadomo, że nie będzie procesu, czy nie będzie jakiejś podmianki, no zabijają tego sobowtóra po prostu, tak? Także to jest rosyjskie służby specjalne, to jest w prostej linii NKWD, ČK, KGB, to są w prostej... Putin jest dziedzicem formacji, które strzelały w Katyniu, tak? No to jest ta siła, ta struktura, ten sposób myślenia. I tu można by dodać jeszcze jeden wyjątkowo rosyjski wynalazek, agentów nielegałów, czyli takich, którzy całe życie podszywają się pod kogoś. Były przykładowo takie spekulacje, że Wojciech Jaruzelski nie był tym Wojciechem Jaruzelskim, synem ziemianina, tylko że go na Syberii podmienili i sterowali całe życie, ale wiemy z Biura Zastrzeżonego IPN, że w Polsce było kilkunastu agentów nielegałów, między innymi, znaczy facet ma całe życie inną tożsamość, udaje kogo innego, jego żona, jego dzieci nie wiedzą, że to jest facet przygotowany do pełnienia tej roli, takiego tatusia, takiego męża. Tak, na przykład jezuitą jest i robi jezuitą karierę w zakonie, po czym nagle trach okazuje się, że 10 kwietnia 2010 roku wyłącza kamerę polskiemu montażyści na miejscu katastrofy. To jeden z tych przypadków, a drugi to na przykład wydawca podziemnych solidarnościowych pism. Okazuje się, że tym podziemnym antykomunistą jest na życzenie komunistów, bo w ten sposób ma wgląd w solidarnościowe podziemie. Panowie, a teraz ode mnie materiał, który zebrałem w Chersoniu, świeżo po wyzwoleniu Chersonia przez Ukraińców. Tam był wręcz nieustanny festiwal radości. Mówili, nie mamy prądu, nie mamy gazu, jest bieda, zimno, w domach 2 stopnie Celsjusza, ale nie ma też ruskich i to jest powód do radości, więc nie zdziwcie się, że tam będzie muzyka, ludzie tańczą w kolejce po jedzenie. Zresztą Szkot w spódnicy, wolontariusz ze Szkocji, to jedzenie rozdaje, ale skupmy się jednak na tym młodym mężczyźnie z pierwszego planu, który opowiada, jak Rosjanie przywozili do Chersonia podstawionych mieszkańców, aby można było ich pokazywać przed kamerami. Поэтому здесь показательный город, и все было для картин. И вот когда они приезжали гуманитарку сюда, в Россию, тоже снимали все на камеру. Несколько такие камеры здоровые, и все снимали тех людей. Даже с Крыма приезжали 300 человек. Вот здесь они стояли, 300 человек. Расскажи про то, как люди... Да, и моя подруга взяла экшн-камеру и подошла так, ну она девушка такая, крейзи, отчаянная, пошла и спросила, там женщина говорит, да мы с Крыма все. Ну им платили там... Что, в экскурсию? А нет, просто как обычные люди. Платили людям, да? На нем, там по объявлению набирали типа промоутеры, 1000 рублей в день и, по-моему, бесплатное проживание, питание. Селили куда-то их со всего Крыма. То есть все люди, бомжи, алкаши, все, кто там, которые за еду и хотели просто, ну, потусить. 300 человек устояли, все не местные. Подругу эту вот Росгвардия сразу бежала за ней, чтобы тянули, и тут такое было, еле оттащили. Спасли чудом, просто она удалила это видео. Także nie tylko nieprawdziwy Putin, nie tylko nieprawdziwy Mariupol, być może też nieprawdziwi mieszkańcy, ale ta skala kłamstwa, okej, my mówimy wioski potiomkinowskie, bo marszałek Potiomkin robił tak Katarzynie II, też zresztą w Chersoniu, ale mamy XXI wiek, te kłamstwa nadal działają, że podstawia się wszystko, robi fejkowe osiedle, fejkowych mieszkańców, fejkową carycę czy prezydenta i to może tak działać dzisiaj? No może działać, no widzisz, no jakoś tych Rosjan zaszczepiono. Zachód też no, za bardzo tak nie przyjmuje do siebie. Jakby kiedyś jest takie powiedzenie, że co 20 lat ziemię najeżdżają barbarzyńcy. I to chodzi o to, że to są pokolenia, które no nie mają w sobie tej cywilizacji, że trzeba je dopiero nauczyć, czy same muszą się nauczyć, ale też co 20 lat pojawiają się na zachodzie, tak, ludzie, którzy nie znają Rosji. Znaczy jakby w cywilizacji zachodniej jest no, to taki wysoki, taki duży akcent na zaufanie do człowieka. Na tym się opiera cały biznes, że generalnie zakładamy... ale że generalnie zakładamy, że jeżeli ktoś coś mówi, to raczej mówi prawdę. No to trzeba dojrzeć do tego, żeby sobie wyobrazić, jak bardzo można kłamać. Że wszystko jest kłamstwem. Ale wszystko jest kłamstwem. Przecież no te elity niemieckie, no bo do nich tu musimy dojść, jeśli otwieramy taki wątek, to nie są jacyś idioci, którzy skończyli 4 klasy podstawówki, tylko to są wykształceni ludzie, cała dyplomacja niemiecka, oni doskonale znają historię Rosji, oni wiedzą, że to zaufanie nie może być okazywane ludziom na Kremlu, zwłaszcza takim, którzy się wywodzą w prostej linii z KGB, zresztą z takiego KGB, które ich tereny penetrowało, bo siedział Putin jako pułkownik KGB w Dreźnie. No nikt od Niemców nie powinien wiedzieć o tym lepiej, a mimo to wykazują się tą naiwność. Słuchajcie, ale chciałbym wam pokazać, naszym widzom oczywiście zwłaszcza, jak bardzo nic nie wiemy o Rosji, jak bardzo nic nie wiemy o Putinie. Otóż powstało bardzo wiele biografii Putina. Ci autorzy zachodni biorą jakieś oficjalne wrzutki z putinowskich bajeczek, Roldugina, przyjaciela Putina, który opowiada jakieś łzawe historie o dzieciństwie. A polska autorka, okej, ma swoje teczki w IPN-ie, nie mówmy o tym teraz, ale jednak Krystyna Kurcza-Prednik napisała kapitalną biografię Putina. I tam wyłapała nawet, że Putin urodził się w innym miejscu, w innym czasie i z innych rodziców niż wszystkie biografie to powtarzają. Pokażmy fragment jej książki. Jak to możliwe, że nie ma ani jednej fotografii maleńkiego człowieka, który wniósł do domu tak długo oczekiwaną radość? Pierwszy widoczny ślad jego obecności i wspólnoty matka-syn to zdjęcie bardzo dojrzałej kobiety z dużym chłopcem siedzącym sztywno na jej kolanach. Pod zdjęciem data 1958 rok. I tutaj rzekomo Putin miałby mieć 6 lat, prawda? Może tak, ale do czego zmierzamy? Inna matka, bo nie urodził się w Leningradzie, lecz w Meteci, w Gruzji, gdzie po prostu był z nieślubnego związku, z patologiczna wioska, trzeba było dziecka się pozbyć i kuzynostwu w Leningradzie się to dziecko przekazało. On musiał udawać, ponieważ skończył już 2 klasy w Meteci, musiał udawać, że idzie od początku do szkoły, był starszy niż swoi rówieśnicy. No, kłamstwo od samego początku, od dziecka, no po obecne czasy. Ale panowie, mam taką swoją tezę, którą na portalu w polityce.pl często lansuję. My naprawdę mało wiemy o Rosji, a dużo ci eksperci się mądrzą, co to Putin planuje, co zamierza, ile ma sił i że się go nie da pokonać. Czy my mamy prawo mówić takie rzeczy, jak kompletnie nic o nim nie wiemy? No mamy prawo oczywiście analizować, eksperci są różni, doskonale o tym wiemy, ile z tych analiz się nie sprawdziło w ostatnich 13 miesiącach. Rzeczywiście o Rosji wielu rzeczy nie wiemy i na pewno zawsze, ale to zawsze jej nie doceniamy. Redaktor naczelny ostatnim mądrym słowem zamknie dyskusję. Że nie wiemy, rzeczywiście o Putinie wiemy mało i jakby to jest słuszne i niesłuszne. No słuszne, bo dobrze wiedzieć więcej. Rzeczywiście mało jest takich kompleksowych opracowań trafiających w sedno, ale to jest słuszne, bo Putin to jest pewna emanacja. No, ja nie wiem, czy on... Ja na przykład nikt nie potrafi odpowiedzieć, na ile on jest samodzielnym politykiem, a na ile jest wizytówką. I tu musimy postawić kropkę z tą pokorą do pewnej niewiedzy o Rosji. Się przyznajemy, ale morał jest prosty. Jak nie wiemy, to prać Rosję po pyskach. Prać aż do skutku. To był program. Mam do was pytanie. Panowie Marek Pyza, Jacek Karnowski i Jakub Maciejewski. Dziękuję. Zostańcie państwo z nami.